Witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj niedziela, 3 listopada. Chciałoby się zanucić ta ostatnia niedziela. Słuchajcie, no tak, jest bardzo przyjemnie, 18 stopni. Lecimy z Piotrkiem na małą przejażdżkę. Jak zawsze wokół komina. Słuchajcie, chyba jest to pierwszy raz pokładu kawy, jak mi się dobrze wydaje. Słuchajcie, kawa spisuje się świetnie. Chciałem wam właśnie dzisiaj dać znać, że żyję, że wszystko jest ok. Na kanale dosyć dawno nie było żadnej aktywności, ale jakoś powiem wam szczerze, mniej czasu ostatnio. No i jakoś też tak, wiecie, chęci nie było, żeby coś nagrywać, a robić coś na siłę to naprawdę nie ma sensu. Tak jak wspominałem, kawa świetnie się spisuje póki co. Nie mam zastrzeżeń. I tutaj wam chciałem powiedzieć, bo ktoś tam pod którymś filmem dziwił się, że właśnie kupiłem Kawasaki. Pisał, że no rozumie tą zmianę i przesiadkę z Yamahy na Hondę, ale że z Hondy na Kawasaki to jakoś tak dziwnie. Otóż słuchajcie, już dzisiaj mogę wam powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że najprawdopodobniej, jeśli kiedyś będę zmieniał motocykl, to będzie to właśnie Kawasaki. Motocykl jest naprawdę dopracowany. Skrzynia biegów działa perfekcyjnie. Kultura pracy silnika, słuchajcie, na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że są tutaj pewne mankamenty. To znaczy, może nie mankamenty, nie tyle mankamenty, co słabe po prostu strony tego motocykla. Wiadomo i nie jest to żadną tajemnicą, że no choć nie ma tutaj tragedii, ale mógłby troszkę lepiej hamować. Niektórzy powiedzą, no mógłby troszkę lepiej przyspieszać, mógłby troszkę mniej ważyć. Ale słuchajcie, nie dbam o to. Gdy jadę tym motocyklem, a nawet gdy patrzę na niego, to słuchajcie, to wszystko mi rekompensuje, także można powiedzieć, że jestem zachwycony po przesiadce. Choć być może Hornet był bardziej zwinny, lekki, łatwy w prowadzeniu, na przykład w winklach. Tutaj tą masę tego motocykla da się już odczuć. Ale słuchajcie, można się nim również świetnie bawić. Chciałem, tak jak mówię, dać wam tylko znaka, że wszystko jest ok, a mała aktywność na kanale właśnie wynika z tego, o czym wcześniej mówiłem. Tak jak mówię, 3 listopada, 18 stopni, rewelacja, korzystamy. No i cóż, na temat tego właśnie, co myślę o tym Kawasaki całym, w stosunku, w odniesieniu właśnie do innych marek, to zrobię, jak będzie okazja, vloga. Teraz skupiam się na jeździe. Tak jak mówię, wybraliśmy się z Piotrusiem na przejażdżkę wokół komina. Zawsze jest miło się spotkać, pogadać, nawinąć parę kilometrów. Trzymajcie się i do zobaczenia, do usłyszenia.